chyba do tego lasku, gdzie... Chyba do tego lasku, gdzie wczoraj, wiadomo, złoto nie pod grzybek. Nie liczę, że trafię. Z monetami też było ciężko. No było, ale... Tak później składając film, mówię, patrz, kurde, ja tylko jedno sreberko wyjąłem, tylko jedną monetę, nawet fenola. O Adolfie nawet nie marzyłem, no, ale taki dzień to nie zdarza się co dzień. Ja miałam same fenole. Ma 4 albo 5. Marzenie spełnione. No. Dzisiaj będę chodził tak 10 cm nad ziemią. Będziesz sunął. Nie no, super, 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 mega. O 16 pójdzie film. Także pooglądacie. Były emocje, było super, mega. Dobra, nie przedłużamy. Lecimy. Będziemy za chwilkę. Jeszcze kawalątek, będziemy na miejscu. Także do zobaczenia już przy pierwszym fajnym sygnale w lesie. No i witamy w lasku. Pierwszy fajny sygnałek na kolorek. Taka plomba. Widziałem już takie. U nas się mało zdarza. Nie wiem, od czego to jest. Może ktoś napisze. Jeden złomek. Także żelazo i kolorek. Lecę dalej. O, tam widać Olę. A co widać w dole? Proszę bardzo. Chyba rameczka z kieszonkowego zegarka, mi się wydaje. Ajajaj. Przywaliłem szpadlem, ale to i tak złom. No ale kurde, coś się dzieje. Kolejny ładny sygnał. O, chyba nawet odsłoniłem. Kolejny sygnał. I taka okówka, skówka. Zakończenie rękojeści noża. Bardzo często się kopie to w dwóch częściach. Tu jest cała. Długo też nie wiedziałem, co to jest. No i kolejny dzień wykopek, znów lasek, słuchajcie. Bo niestety próbowaliśmy na polu, ale na polu mróz odpuścił trochę, ale pole to jest jedno wielkie błoto i na powierzchni jest odmrożone, a niestety jak wbijesz szpadel, to pod spodem jeszcze jest ziemia zamarznięta, także... Nie da się, po prostu się nie da, niestety. A więc dzisiaj znów dalej lasek. No i pierwszy fancik, wczoraj słuchajcie, był guzik pierwszym fancikiem, a dzisiaj mamy obrączkę ptasią. Niestety nie jest to złota, tak jak Sławek znajduje, tylko niestety jest to tylko i wyłącznie ptasia obrączka. Ale nieważne, jest pierwszy fancik, zawsze pierwsze fanciki nagrywam, więc tym razem jest to ptasia obrączka. No i cóż, przy takim fanciku jak zawsze pozdrawiamy Zbycha, czyli brodatego Zbira. Pozdro Zbychu. I co? I lecę dalej. Chyba mi się okulary przekręciły na nosie, bo znowu przywaliłem. Nie no. Głęboko było. Mamy rocznik 17. Także znów Mauser pierwszowojenny. Tutaj niestety spłonka nie jest bita, także ląduje z powrotem w dziurze. Niestety nie ma co sobie szukać problemów. Niech leży. Pewnie go jeszcze nie raz wykopię, może w przyszłości, ale niech tu gnije. Lecę dalej. Mamy guzika, a nie mamy monety. Co? Będzie klątwa? Ja już nie wierzę w żadne klątwy, żadne czarne koty. Nie no, gładki.
gładki pruski cywilny. No ja dzisiaj nie będę miał monety. Niestety. Kolejny mauzerek. Ostrzysz. Proszę cię, gościu. Dobra. Nie wiem, 15 rok może. No, pierwsza wojna. Ale calutki, dobrej kondycji, także biorę sobie na półeczkę. Fajnie. Są grzyby? Nie wiem, czy na tyle ten las jest stary, żeby były grzyby. Nie byłem tutaj. Ale kosa, kosiwo, tak to się nazywa fachowo. Tak mi się wydaje. Solidne, grube. A monetki nie ma. To jest normalnie dramat. Pole orne, że monetki nie było. Normalnie mam ciśnienie 200. Czy wy to widzicie? Jak to się ładnie zaświeciło. Normalnie dwa ziko do przodu. Chciał, nie chciał, wygrałem konkurs na pierwszą monetkę. Bo z tego... Masz monetkę, nie masz? Nie. 2 złote współczesne. 94 rok. Pozdrawiam. Pozdrawiam. No nic, lecę dalej. No nie ma tu monet w ciągu 2 godzin nic, a teraz w ciągu 2 minut 2. Piękna 5-groszówka. Będziemy pozdrawiać. Mam nadzieję, że jest data widoczna. Już czyścimy. Dajcie mi sekundę. 62. Pozdrawiam serdecznie. Liczy się. Pozdrowionka dla Kaniowskiego. Takie ładne. Z niebieskiego szkła. Druga biała. Albo trzecia biała. Ta taka duża. Cała. Ta ładna. Chyba po lekarstwach. Też cała. Fajna. Zabieram. Tutaj jakiś słoik wystaje. Widzę, że tutaj wysypisko ktoś sobie zrobił. No, tu rozbita. O, jaka piękna. Ale malusia. Super. To zabieram ze sobą. Tu jeszcze słoik leży. Kurde, muszę się z tym zabrać. Ja cię kopię, patrz jak ja cię kąpię fanty. Sławek złote pierścionki, a ja o, jaka łycha. Ale pewno stara, fajna. Jakieś tam zdobienie jest. Szkoda, że trochę ułamana, no ale. Ale jest kolejny fancik. Powiesz coś? Sam powiem, coś jak to nagrywa. Nie wiem. Patrz. Mój strzał dnia dzisiaj. No, tak. Piękna, nie? Ładna, fajna buteleczka. Więcej śmieci nazbieraliśmy niż pan. Posprzątane. Żubrów było mniej. Pozdrowionka dla Kapselka. Dzisiaj wypad pod kryptonimem Mauser. No, trochę nakopał. U mnie też mauzerki powychodziły. Resztę pokazywałem. Taka łyżka ładna wyszła, ale niestety w częściach. A może
może to do mojej pasuje, pokaż no. Bo mi brakuje końcówki. Tak? Nie, no ty masz cało, tutaj jest. Aha. Chociaż? Nie, no brakuje tej końcówki. No ale ja mam tutaj ten. No ale to nie musi być. Ale tam masz końcówkę. To nie jest duszki? No to jest to. Aha. No tak, to nie będzie do tego. Dzisiaj moje fanty to jest łyżka i ptasia obrączka. I to wszystko. Łycha piękna. A ja miałem nie robić podsumowania. Nie rób. Wszystko jest nagrane. Wszystko jest nagrane. Dużo tego nie było dzisiaj, więc... No tak, więcej mówię, że więcej żeśmy śmieci nazbierali niż... Lecimy na nasz seansik. Wczorajszy wypad. Zobaczymy. No, akurat zdążymy. Akurat zacznę obiad robić to. O, kręgosłup. No, wyprostować. Trochę żeśmy przeszli kilometrów. No, Ola poziewała, ale nie zdążyłem włączyć. Tak. Także... Dawało mi się, coś mam na nosie. Także, jak się wam podobał nasz dzisiejszy wypad, to... Jak się nie podobał. Także będziemy wdzięczni za łapeczki, za komentarz króciutki, chociaż cześć, siema, czy cokolwiek, dla zasięgów. No i tyle. Także uciekamy. Pozdrawionka, pa. Trzymajcie się, miłego tygodnia. Jak się uda wyskoczyć, to wyskoczymy. Jak nie, no to za tydzień. W sobotę, oby pogoda dopisała. Papatki. Papa.